Jest pytanie od Karoksa. W jak dużym stopniu ta mapa realnie odwzorowuje Szczecin? Dużym. Ale jest nie cały Szczecin. Ale te fragmenty, których się podejmuje. Tak, dużym. No wiadomo, nie jest to w 100%, tak? Ale... Idzie poznać, że tam się... Tak, ja poznaję wszystko, tak? Naprawdę, to nie jest tak, no, że jadę... Wyłącz silnik teraz. Wyłączyć? No. No masz minutę przerwy. Minutę? Tak. Że... Zmień tablicę. Za krótko przytrzymałeś. A jak zmienić? Musisz ten sterownik Ibisa. I co zrobić? Kurs, Rose, zmienić na 0,2. Nie linie. Co to? Anuluj, tak. Czyli, tak, 0,2. Tak. To wszystko? No, zobacz, czy się przestawiło na pewno. Coś mi się zwiesiło. Kormoranów, no jedziemy z powrotem na kormoranów. Czy jest tu Poznań? Nie, to jest projekt Szczecin. Jak z nazwy wynika, to jest mapa projekt Szczecin. O ile pamiętam. Tak, to... no, jak pojedziemy w lewo, to by tam byśmy mieli kaskadę, to jest ogólnie Pracoroda, taka krzyżówka śmieszna. No, mogę dużo trzeba powiedzieć, co tu się dzieje. Czy ja muszę zaraz jechać? Za 0,6 minuty. Kasuj hajs, tak. Czemu gram po niemiecku? Bo autobusy są niemieckie, gra jest niemiecka i ogólnie język gry jest angielski. Dokładnie. Czy Fara zainstalowałem? Tak. A tu jest w ogóle restauracja Radisona. A Radisson to jest najwyższy budynek w Szczecinie. PZM, a to nie powinno być właśnie, PZM. Czyli ŻP to podobno żegluga polska. PZM, nie pamiętam. Polska żegluga morska chyba. To jest najwyższy budynek w Szczecinie. Nie jest jakoś szczególnie wysoki. W Szczecinie nie ma dużo wysokich budynków. Wow, nie to. Dobra, jedziemy. Tak. Ktoś wsiadł w ogóle? Nie. W sumie jak są zamknięte drzwi, to nic dziwnego. A to mają być zamknięte? To są do wychodzenia. W Niemczech się wchodzi, w sensie... Aha. No bo to jest tak jak w Niemczech, się wchodzi pierwszymi, a wychodzi się resztą. Dobra, jadę. Malczewskiego. Następny przystanek. Dobra, jedź. Czekaj, silnik, hello. No to odpalaj i jedź. Musisz neutralny włączyć bieg. A. Nie jeździłem nigdy na automata. Działa? Drive. Masz włączony ten przystankowy. No tak. Tak, mam prawko. Jak? Stety lub niestety, jak widać po on. Czekaj. O, dobra. Jadę. To no, sterowanie jest trochę inne niż w życiu realnym, nie? Niż w prawdziwości. Nie. Drzwi się otwarły. Nie, nie, dobrze jest. I teraz idziemy w prawo. Ogólnie ja tą trasę znam na pamięć, więc ja nie potrzebuję. To ogólnie wrzucam nawet wskazówki, jak się powinno jechać, ale mówię, ja znam te trasy na pamięć, więc. No, to chyba to wyjaśnię, jak bardzo zodzorowana. Tak, ja jadę na pamięć teraz, nie? Jakby ktoś miał wątpliwości, jak bardzo jest ta droga zodzorowana, dobrze? Zaraz. My tu mamy pierwszeństwo teraz. Nie wiem, czy oni wiedzą, ale my tu mamy pierwszeństwo. Nie wiem, czy ten koleś w tym mietku to wie, nie? Są pytanka, czy są inne miasta polskie. Wiem, że na pewno były plany co do Warszawy. A, czekaj. Galaxie, jakby ktoś nie wiedział. Tak. To jest to Galaxie, o którym mówiłem. No dość duże i ładne centrum, nie ma co patrzeć. Co gadać. Dobra, tu musimy w prawo skręcić. Tak, były plany zrobienia Wrocławia, Warszawy. Ale jakoś też, jak się skończyło, to nie wiem, bo jakiś czas temu przestałem śledzić scenę modową do OMSI. No jedynie to jestem pewien, no to, że projekt Szczecin cały czas się rozwija. Czy mam samochód? Tak, mam, nie powiem jaki. To nieważne, zadzwoń po policję. No nie, to musi być najpierw wypadek, dopiero potem. A tak wygląda z wnętrza nasz pojazd. Nasza bestia. Mapę Szczecina trzeba ściągnąć tam. Tak, z trzeba ściągnąć, forum. Ale wgrać to jest prościzna. Tak, jest... się po prostu pobiera pliki i się przekopiowuje do głównego folderu. Tylko no, szkoda trochę, że tak mało pojazdów, ale podejrzewam, że są mody na większą ilość. Mhm. Ja bym tu ogólnie w prawo będziemy skręcać. Mam multipla. No hello, opóźnienie mam! Hello! Wyprze ci. A tu jest w ogóle biurowiec, bo to jest sobie biurowiec. Oxygen. To jest straszna nazwa i sam Oxygen też strasznie wygląda. Nic tam nie ma. Tu jest Starbucks, jakieś biura i to wszystko, nie? Starbucks. No, Starbucks jest na dole. I coś tam jeszcze jest takiego właśnie, takich wiesz, takich... Hipsterskich nowobogackich wymysłów. Auć. Krawężnik. Oj, w ogóle tu z przodu. Teraz wam pokażę, zaraz się zatrzymamy tylko. Hamujemy. Trochę twarde hamowanie.
kochani sobie wsiądą. Tu z przodu kiedyś można było parkować. Aktualnie stoją tu takie słupki, że nie można parkować, niestety. Szkoda. Nie trzeba płacić za strefę parkowania w Szczecinie. Na tym miejscu, z tego co pamiętam. Czy są wały w tej grze? Nie wiem, nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że... Znaczy, bo to nie jest w grze, to jest ogólnie... to jest ogólnie mapa zrobiona przez... Mod. No, to jest taki, powiedzmy, że mod przez społeczność zrobiony, mapa. Dobra, ja chcę w lewo. Aha, on mnie puszcza. Czy nie puszcza? Puszczasz mnie? Ty no dziadu. Ja sam nie mogę się zdecydować. No właśnie... Dziad. Bo ogólnie nawet Berlin, który jest robiony przez twórców, też nie jest cały się wzorowany, tylko są konkretne linie. Tam jest... Ej, takiego Passat. Ej, to jest Passat chyba, tak? Tak. To jest Passat? Nie, to jest Peugeot jakiś. A, to jest ten Peugeot, dobra. Taki Passat jest ten. Miałem podobnego Passata kiedyś, tylko że kombi. A, przystanek. Następny przystanek. Matejki. Tak, kretyn w Golfie, właśnie. Na w ogóle prawej strony. Kurde, szerokie to auto, nie? Auto. Pojazd. Autobus. Autobus. Ja mówię, jest przyzwyczajony, no normalnie to się tu mieszczę z, wiesz, z kretesem, nie? A autobusem to tak ciężko się jeździ, trzeba ciężko się zmieścić, naprawdę. Chyba teraz Matejki. To jest w ogóle dom kombatanta tam z tyłu, za tym dużym blokiem. Z tyłu jest dom kombatanta. Jak ktoś nie wie, jak wygląda Szczecin, to ja go dzisiaj oprowadzę. A tam żaden wypadek. Bo jesteśmy poważnymi kierowcami autobusu. A sam koniec może. Może. Ale on jest lepszy niż Google Maps. Nie, bez kitu, nie? I Street View. O, nowi pasażerowie, a? Nowe owieczki do zarżnięcia. Nowy narybek. Nowy narybek, tak, dokładnie. Ogólnie jak widzisz, że nie ma lampki zapalone, to nie otwieraj tych ludzi, nie trać czasu na to. Aha, dobra. Bo to jest mówię, to jest na zasadach, w sensie, na zasadach niemieckich, że jak ludzie chcą myśleć, to klikają, a nie tam, że wiesz, że aha, zawsze musisz otwierać wszystkie drzwi, bo u nas to jest tak, że się wsiada wszystkim i się wszystkim no wysiada. tak, prawda. A tam gdzie czasem jest... Dobre dupy w skrócie. O Jezu, nie. Nowe laseczki, tak. Nie. Ej, mamy pół minuty opóźnienia, jesteśmy nieźli. Mm. Coraz lepiej. Tak, to muszę troszeczkę delikatnie mówię traktować tą... tę klawiaturę. Trochę szarpie. No trochę, no. Masz lepiej? Mądrzej, nie, policja nie może gonić, aczkolwiek jak spowodujemy wypadek, to możemy uciec z miejsca wypadku. I wtedy pojawi nam się komunikat, no przestrzegając nas, że policja nas namierzy, no ale nic... Trochę zbyt ostro zahamowałem. Troszkę zbyt ostro zahamowałem. Dobra. Szczanieckiej. Tu jest po lewej, tu przejeżdżaliśmy przed chwilą, też to wiem, że tu są wykopki, ale tu przy okazji jest technikum elektromechaniczne, czy mechaniczno-elektryczne, czy jakoś tak, TME. I w sumie kiedyś rozkminiałem, czy tam nie iść. Miałem rozpinę, ale w sumie nie zdecydowałem się. Czy da się zobaczyć tu w twój dom? Nie powiem. Nie powiem tak, nie powiem nie. Gdzie będą jeździli i szukali. Będą jeździć i szukać. Mówię, tu nie jest cały Szczecin wzorowany, jeden do jednego, ale jest, to co jest, jest dość dobrze wzorowane. Dobra, w prawo skręcamy. Kierunkowskaz w prawo. Ach, ty hamowanie, to będzie twój znak firmowy. Tak, znak firmowy. A ktoś chce wysiąść, tak? Mhm. Świeci się lampka. Kto wysiada? Kto opuszcza mój cudowny autobus? A ty dziad. Rudy. Ty, Rudy, tak. No to dobrze, że wysiadł. To dobrze, że wysiadł, tak. Nie da się ukryć. Dobra, wszyscy wsiedli, jedziemy. W sumie do tego pierwszego nie muszę klikać, bo to jest to. No, to jak chcesz, no. Ale dobra, jak czysto. Przyjdzie osoba o nieco większej duszy, to żeby się zmieściła. No tak. Tak, podjedź do domu, zobacz przez okno, czy tam je. Dobrze, no, do McDrive'a. Do McDrive'a, tak. Ej, do McDrive'a. Dałoby radę, bo tam był ten McDonald's. Do jakiejś koło się nie chodziłem w Szczecinie, do gastronomika. O, BP po prawej. Dobra, teraz nadrabiamy trochę czas, pół minuty. Tak, serio. Czekaj. A tam nie ma Shell. Kiedyś był Shell. I tam chyba jest Shell. To jest domyślny model tej stacji w grze już obecny, więc tak się... Aha! Tak, to tam... A, tak, prawda. Następny przystanek. Wilk
Ej, aż nadrobiliśmy z tym filmem na... Wasenderscheise. Co to znaczy? Nie wiem. I wiem, że tak mówię, jak nie są zadowoleni. O Jezu Chryste, ty hamowany. Dzień dobry. Hello. Pieniążki, poproszę. A co, normalnie musiałbym mi sprzedać bilety, tak? Tak, jakbyś miał, w sensie nie wszystkim, ale co, powiedzmy, jak masz łączoną realistyczną sprzedaż biletów, no tam nie wiem, trzeciemu, co piątemu czasem pasażerowi, no musisz ten bilet sprzedać. Okej, jadymy. Wtedy wybierasz na kasie bilet. Tak, ej, Arbyski, jest to śmieszne, ten napis naprawdę tu jest. Aha, potwierdzam, widziałem. Ten napis jest naprawdę tu. Z kitu. I też jest zasłonięty. Też jest zasłonięty, tak. O, tu już włączymy sobie... tu sobie włączymy myszkę. Tak, welcome in Poland. Wow, a, tak, prawda? Zszedłeś. Pasterska teraz. Przystanek. Pasterska. Dobra, ciśnij, bo to troszeczkę pod górkę jest. Wow, 0,3 minuty opóźnienia. No stary, wyrabiam się. Czy zapiłem pasy? O Jezu, mam nadzieję, że tak. Nie chcielibyśmy mieć wypadku. Przypadkiem. Na myszce teraz się spoko jedzie, ale normalnie bym mi coś trafiło, gdybym miał tak jechać. Serio. 0,6 minuty. Zimę włącz. Jest zima? No, można ustawić jeśli. Ale jest, to... widać, że jest zima? No, widać, że jest zima. A na tej mapie też? Tak. Co ty jadasz? No. Ej, serio? No. Właśnie, w sumie tylko ja mam pasy, to też... Właśnie mnie zawsze rozbrajało w komunikacji miejskiej, że tylko kierowca ma pasy. No, on się w sumie liczy. No i właśnie najbardziej rozbawiam zawsze w komunikacji miejskiej, że tylko kierowca ma pasy. Kiedyś tak jeszcze w PKS-ach też było, ale teraz już w tych nowych autobusach się produkuje się i wstawia się pasy bezpieczeństwa. No, tak polskim... Tak, przy moim hamowaniu wylecę przez szyby. Dobra, w lewo jedziemy. Tak, nawet w polskim busie, jak się jedzie i są ogłoszenia na początku, to tak mówią, żeby zapiąć pasy. Tak. A i tak wszyscy jeszcze mają... Po szajze było, było szajze. Tak. Przykra sprawa. Tu w lewo jedziemy. Kierunkowskaz włączony. Ej, ta gra jest mega. No. Kurde. Znaczy, no trochę droga, nie? Ku paprykarza. Tak. Ale... Do McDrive'a po paprykarze. O, żadnym na czerwonym, ludzie. Widać, że nigdy nie jeździliście. A zaraz, czy tu jest tak jak... Ej, tu tak jest jak normalnie jest. Czyli też masz dwa pasy w lewo i jeden w prawo. Identycznie jest. Znaczy, tu wypadki są trochę kiepskie, nie? Nie. Nie? Jak jest duży ruch, to są spektakularne całkiem. Mhm. Tylko nie wiem, czy masz łączoną kolizję. Nie mam pojęcia. Kerbale lepsze i cena też. No tak, no ale jestem po to, żeby kupić i stwierdzić, że to jest fajne, bądź nie jest fajne. Dlatego wy nie musicie tego kupować. O to chodzi. To jest jedna z idei właśnie streamów, let's play. Tak, dokładnie. No hello, zielone. Low. Ale opóźnienia ci ten... no, już 0,3... No bo stoimy... To jest na minusie. To jest na minusie. Tak. Czy jestem nadal do przodu? Tak. Tylko problem jest taki, że jest czerwony. No. Ja szkoda kasy na taką suchą grę, no właśnie dlatego ja w to gram, a nie wy. No ale to zależy też kto lubi. Ja na przykład ja w jedynkę grałem ponad, no około 200 godzin. Jakoś no. Jeszcze nie mam dosyć. Wiem, że gra może być czasami za głośno i szynka czasami za cisza. Mam takie przeczucie. No ja jestem taki cichy chłopak. A! Krawężnik. Musiałeś zaleć. Muszę w ogóle teraz na prawy pas zmienić. O, to są te dwa małe centra handlowe pasaże, o których mówiłem. O Jezus Maria Paweł! Ile dym, ludzi dym, czeka? Dym. Dobra, w prawo. O Boże, zmieni, po czym następny zmieniłem, ale dobra. Trudno. Bandurskiego. Mówi się trudno. Dużo wysiada? Dzień dobry. Co, automatycznie się włączają? Mhm. Ale faza. No...
Tak nie masz? Nie jest u was wszystkie Bluetootha? No jest to wyłączanie, ale... Automatycznie one się wyłączają. Właśnie dlatego nieraz ludzi przytrzaskuje, co nie? Ktoś wychodzi jako... Tak. I takie tylko... Dobra, tu jedziemy na wprost. Na wprost w prawo. Na wprost w prawo. Wejdź przegubowca, właśnie jest przegubowiec. To jest śmieszne, jest ten mam przegubowiec. Tak, są normalne przegubowce i dwupiętrowe. Też chyba w Szczecinie nie jeżdżą dwupiętrowe. Trochę przehamowałem zbyt mocno. Nie, w Szczecinie nie jeżdżą dwupiętrowe. W Gdyni jeździ. W Gdyni jeździ właśnie Manda 92, taki samy w tej grze na linii, tam chyba turystycznej. A możemy popodglądać. O Jezu, te piękne piksele. Jop. Dobra, czekamy. O właśnie, można sobie taki coś zrobić. Jakby nas radziło w oczka. Pyk. Możemy okienko możemy otworzyć. O. Coś jeszcze możemy zrobić, Szymyk? Co w sensie w tym modelu? O, jeszcze drzwi otworzyć. W sensie, no. Przegrodę. Jaką przegrodę? No, te drzwiczki. To? Nie. Drzwiczki. Oto. A. Jak? Musisz, no, złapać za klameczkę. O. A, tak, na odwrót w sumie. Albo lewo, prawo. No Boże, gdzie te światła? Łysy z Brazer w lusterku. Dobra, gazu. W lewo, w prawo, przepraszam. To jest kościół, który wkurza sporą część mieszkańców. Od znajomych wiem. O, to jest ten najwyższy budynek, najwyższy apartamentowiec w Szczecinie, co mówiłem. Boże, no daj tę kamerę. Co jest z tą kamerą? O, to jest najwyższy apartamentowiec, blokowiec w Szczecinie. Taki nowoczesny, bo go wybudowano też z 2 lata temu. Cerewolt, TV pisze, że jego dom. Cerewolt, co, ze Szczecina jesteś? Cerewolt? Mieszkam tam. Ale gdzie dokładniej? Tu w lewo. Nie, to chyba nie ma multika, co? Nie, nie ma multika. Nawet nie ma multika. Ale w tym apartamentowcu? Dobra, hamujemy. No chyba nie wsiada, co? Ale wysiadają. Nie budu. No, te nie. Te Swiss też pisze, że mieszka blisko. Aha. Miło. Teraz otworzymy. Tak, on w kościele się apartamentowcu. To jest dobre pytanie. A w kościele to dobrze to by nie świadczy. Dobra, wszyscy szczęśliwi. Zobacz jak uśmiechnięta Minka. Widzisz, gdybyśmy tę Minkę tego gościa? Rudy. Tego. Zobacz jak uśmiechnięta Minka. Ta radość aż widać. A tego dzieciaka, zobacz. Jaki uśmiechnięty. Cicho. Cicho. Wejdź, masz prawie minutę opóźnienia. Zaraz, bo ja chyba zapomniałem. A nie, dobra. Aksentowicza. To jest Aksentowicza tam. Tu było Bandurskiego. Tam jest Aksentowicza. No opóźnienie tam minuta, to jest norma. Szczerze, i tak jesteśmy przy końcu linii, więc. To nie powinien być problem w sumie. Co to za gra? To jest OMSI 2. Symulator autobusu. Genialne. Czym za nienawidzę cię, że to mi pokazałeś, ale zarazem kocham cię za to. Oj tam, proszę nie narzekać na żadne hamowanie. No, to moja cecha charakterystyczna. Znak firmowy. Znak firmowy, tak. Moskici zakłady komunikacyjne. Tak, kormoranów na koniec, tak. Jak widać, 68 kormoranów. Takie te ręce. Ręce, które leczą. Dobra, lewo, jeden ogórek. A tam jest przedszkole za tym budynkiem. Nie wiem, postaram się wam zaraz pokazać. Tam jest przedszkole. Tu powinno być widać przedszkole teoretycznie, ale praktycznie nie widać. A tu jest myjnia. Nie wygląda, ale tu jest myjnia. Ta samoobsługowa. Wiecie, jak wyglądają te samoobsługowe myjnie, nie? Nie tak. Powiem tak, nie tak wyglądają. Komaranów. Zajął, to jest coś. Bo tu kiedyś była przebudowa, tu kiedyś autobus zatrzymał się w tym miejscu. Jak była przebudowa tego całego skrzyżowania, w tym miejscu zatrzymał się autobus. Gazu.
trochę pod górkę. Tu się zatrzymał autobus, albo tutaj, jakoś gdzieś w tym miejscu. A teraz tu muszę skręcić w lewo i obkrążyć, że tak się brzydko wyrażę, obkrążyć Biedronkę. Polish Metro The Game. Słyszałem, że ponoć bardzo liniowa gra. Boże, to jest suche. To ktoś tu widzę skąd ten... żart podkradł. ZDTM, Zarząd Dróg i Transportu Moskiciego w Szczecinie. Tak! A, w ogóle TAP, Kormoranów. Następny przystanek. No i końcowy. Tam gdzie zaczęliśmy zabawę dzisiaj. A! Krawędzi. Musiałeś. No. No stary, no widziałeś jaki to jest wąski wjazd? Widziałeś? Widziałeś tu taki wąski wjazd? Wąziutko. Wąziutki wjazd. Wąziutki. I wróciliśmy do punktu wyjścia. Dokładnie. Jedziemy nocnym? Dawaj na całą zimę. O Jezus Maria. Hamowanie. I drzwi. Dziękujemy za podróż, polecam się na przyszłość. Proszę nie zapomnieć wziąć następnym razem tych, usztywnień na kark. I kasku. I kasku. No, wszystkie przystanki ok. Jak na pierwszy raz, no to całkiem chyba dobrze. Kormoranów 2. No hello. Co czat o tym sądzi? No, włącz zimę. Dobra, Szymza, jak włączyć zimę? Bierzesz... Czekaj, na chwilę tutaj zrobię cięcie małe.